transfuzję to zbitka dwóch światów z pozornie bardzo różnych, które na jednej scenie okazuje się, że mają więcej wspólnego niż miałoby je dzielić. Projekt Transfuzja to cykl koncertów, która ten koncert skupiał artystów z dziedziny muzyków jazzowych, a także muzyki tak zwanej współczesnej. Trzy utwory są inspirowane twórczością Lutosławskiego. Myśmy wykorzystali po prostu pewne pomysły, żeby z nich kreować. Gramy też fragment utworu Messiena, Oliviera Messiena, który jest, przewija się przez ten festiwal z racji na rocznicę śmierci. Mamy też utwór Adama Bałdycha. No, bardzo, bardzo kolorowy program, moim zdaniem. Uwielbiam improwizować, lubię też trochę poszerzać możliwości wiolonczeli. Perkusja oczywiście jest takim spoiwem, który wyznacza też wiele tutaj kierunków. Większość rzeczy, które wydobywał komputer, była generowanych w czasie rzeczywistym, właściwie prawie wszystko. Poczynając od generatorów przebiegu, linii melodycznych, przez przebiegi metrorytmiczne, po przetwarzanie instrumentów w czasie rzeczywistym, a także interakcje między gestem muzyka, a tym, co komputer generuje. Jest trochę nowych pomysłów, są dwa nowe utwory. Także właśnie Messiaen i jeden utwór, który się nazywa Respirator, który jest taką zbiorową kompozycją naszą. Ja strasznie się cieszę, no bo każdy jest wybitnym instrumentalistą w swojej dziedzinie, ale pochodzimy z różnych światów. Mam szczęście tutaj w tym projekcie mieć wspaniałych partnerów, cudownych muzyków, takich pełnokrwistych jazzmenów. Także to jest wielka, wielka przyjemność i wydaje mi się, że nawzajem się inspirujemy.